Siemanko, cześć. Z tej strony Tomas. Chciałbym się pochwalić w tym filmie moim nowym t-shirtem Jimmy Page. Nie, no chichram się, ale swoją drogą. Jest świetny gitarzysta. Bardzo polecam zespół Led Zeppelin. Chciałbym porozmawiać z wami, podyskutować. Może sam ze sobą, może z wami sam, nie wiem. Nie wiem, czasami lubię sobie sam ze sobą porozmawiać. Trochę świr ze mnie. Na temat skoków narciarskich, bo mamy okres zimowy, jak śnieg, to od razu tylko narty, a jak narty, to i skoki. Skok w bok? No nie, nie, może nie skok w bok, ale tak, moja przygoda ze skokami narciarskimi, tak na dobrą sprawę nigdy się nie zaczęła, bo nigdy nie skoczyłem na nartach, ale oglądam je od małego dzieciaka, a stało się to za sprawą Roberta Matei. Nie no, żartowałem. Chociaż zawsze poprawiał mi humor, nawet gdy dostałem kosę ze sprawdzianu z matmy. No ale zaczęła się oczywiście od Adama Małysza, od tego filigranowego gościa, który na początku nie potrafił bardzo się wysłowić przed kamerą, ale za to jak miał talent i jak miał power w nogach. Niby 1,69 m, ale moim zdaniem jakby z low kicka trafił w czyjąś twarz, mogłoby stać się dosyć nieciekawie z jego mordą. Ale tak, wracając do tematu. Adam Małysz, jedna z największych legend tego sportu. Dla mnie osobiście chyba największa, bo takiej dominacji to w życiu nie widziałem. Czy wiatr był z tyłu, czy z przodu, czy z boku, czy z lewej strony, czy z prawej, czy nie było wiatru, czy ktoś dmuchał, czy nie wiem, czy kibice dmuchali, krzyczeli Z. Małysz leciał, Małysz wygrywał i to był pewniak. Można było, na zakładach bukmacherskich mogę się założyć, że nie jedna osoba dorobiła się wielkiej fortuny, obstawiając właśnie wygrane Małysza. Ale w tym odcinku chciałbym zająć się tematem, mianowicie takim. Chciałbym spróbować znaleźć jakiegoś potencjalnego następcę. Czy to w ogóle jest możliwe w dzisiejszej dobie wszystkich tych przeliczników, takiej konkurencji? Czy to jest możliwe? No ten sezon tak jakby pokazuje, że chyba tak. Mam to potencjalny kandydat, wykreował się sam w tym sezonie. Nazywa się Ryoyu Kobayashi. W ogóle skąd ten gość się wziął? W ogóle cała kadra Japonii skacze w tym roku bardzo dobrze. W tamtym roku czy ktoś kojarzy jakiś sukces Japończyka? W tamtym roku to można powiedzieć, że można było porównać ich skoki do występów Roberta Matei, który, no nie wiem czy pamiętacie, ale zawsze tak miałem z niego bekę, gdy wchodził na tą belkę startową. No koleżka był wysoki, no może ominął przeznaczenie jakoś, bo moim zdaniem mógłby zdorobić lepszą karierę jako koszykarz, a nie jako skoczek. Jako skoczek narciarski. No taka panika. U nas w ogóle u nas w ekipie miał ksywkę Galareta, bo no żal było patrzeć w telewizji na jego twarz. Sorry za moje zacięcia, ale mam troszeczkę problemów jeszcze z wypowiadaniem się przed kamerą. Troszeczkę czuję lekki stresik, bo ogląda mnie moja mama, dwóch sąsiadów, trzech ziomków, także no poważna sprawa. Wracając do tematu. Ryoyu Kobayashi naprawdę robi furorę, zaskakuje mnie z każdym występem. Gdy początkowe zwycięstwo, no spoko, z przymrużeniem oka jeszcze na to zerkałem. Ale teraz no gość wygrywa wszystko. No, kiedy no, każda pasta musi się kiedyś skończyć, ale to właśnie pytanie brzmi, czy musi? Wydaje mi się, że w tym przypadku niekoniecznie. Tak, dziękuję za wywiad.